Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a tuż obok mam orkiestrę męską. Tym, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy kimś na pańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra na wart, taniec z nimi czwartki dziewczę chwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się już po chwili. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, mucio, mucio, jesteś pytawczosą w tych góralskich lasach, w promieniach słonecznych opalamy się, orkiestra przygrywa sykocznego Begina. To nie twoja wina, kiciu, że podrywam cię. Ta panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj. Każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok cieniu wciąż jej każdy gest i krok. Za okrami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować. A sympatycznie panny Krysi z tonusu trzeciego, sympatycznego oczywiście, niewątpliwie, pana Mietka. Mucio, mucio, jesteś pytawczosą w tych góralskich lasach, w promieniach słonecznych opalamy się. A panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała w orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za okrami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni nasz basistę. Że dokoła szum, na parkiecie tłum, przy czołach czoła, a on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo. Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca dobrych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście, niewątpliwie pana Waldka, mucio, mucio, jesteśmy... Janusz Syn! W czasach, kiedy współpracowałem z Januszem Syntem, miałem takie marzenie, żeby przerobić pewien utwór Szekspira, mianowicie Otella, na musical.
No bo opera jest, Państwo się orientują, opera z Verdiego. Natomiast ja chciałem zrobić przeróbkę muzykalową z zastosowaniem takich chwytów, jak to Amerykanie stosują i zawsze troszeczkę zmieniają, prawda? Nie za dużo, troszkę. Ja też chciałem troszeczkę pozmieniać. Chciałem, żeby Otello był biały, żeby Desdemona była murzynka i żeby ona jego udusiła. A poza tym bez zmian. Więc to... Niestety ten utwór nie powstał nigdy, ale napisaliśmy wraz z Januszem kiedyś w jakiejś trasie koncertowej, pamiętam, wzruszającą arię tego uduszonego. Więc pozwolą Państwo teraz, że ze wszystkimi atrybutami musicalu zabrzmi uwertura i potem to śpiewamy.